Kto ma takie dźwigi duże? Wzruszenie w jasie mają. To co z Grzegorzem przybył, to z jasła. No. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, uczestnicy sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. Na wstępie pragnę Państwa poinformować, że na mocy ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Rymanowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad można oglądać i są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej ze swoim asystentem. I witam również sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli z terenu gminy Rymanów. Wszystkich uczestników serdecznie i gorąco witam. A w chwili obecnej poproszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności, tym samym udziału w sesji. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy wystarczająca liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. Kolega Jan Tomkiewicz z ważnych przyczyn osobistych nie może dzisiaj z nami brać udziału. I jesteśmy w punkcie drugim, przyjęcie porządku obrad. Czy są wnioski odnośnie porządku obrad? Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wnoszę o wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. W tej poprzednio podjętej uchwale zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej jest błąd, bo myśmy tam wprowadzili, no, zdaniem naszych prawników, konieczność uchylenia tej pierwotnej uchwały, a ona będzie funkcjonowała, zostawiamy tamtą pierwotną uchwałę i tylko będzie zapis, że na 2024 rok i ta uchwała wygaśnie i fundusz będzie wprowadzony. Nie trzeba będzie żadnych uchwał podejmować. Na 2025 rok będzie fundusz obowiązywał. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? W chwili obecnej przedstawiony przed burmistrza wniosek poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie wniosku i dodanie do dzisiejszych obrad naszego punktu projektu uchwały, który pan burmistrz nam przedstawił? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek pana burmistrza został przyjęty o dodaniu dodatkowego projektu uchwały. Został przyjęty jednogłośnie. Panie Grzegorzu, proszę go o wprowadzenie. Już wprowadzony. Więc pozwolą Państwo, że przedstawię w chwili obecnej porządek naszych obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności między sesjami. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza gminy ze swej działalności. Punkt piąty, informacja z wykonania uchwał podjętych na 78. sesji Rady Miejskiej. Punkt szósty, informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Rymanów. I jako pierwsze będziemy mieć sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie gminy Rymanów w 2022 roku. Natomiast później sprawozdanie swoje złoży pan komendant Komisariatu Policji, również za 2022 rok. I punkt siódmy naszych dzisiejszych obrad będzie rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał jako pierwszy w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. Drugi projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów. Trzeci projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
Czwarty projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu gminnemu ośrodkowi kultury w Rymanowie. Piąty projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków Fundacji Posio Nauci. Szósty projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego. Podkarpacie, żyj i oddychaj, live w Podkarpacie. I kolejny, siódmy projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez gminne żłobki, dla których organem prowadzącym jest gmina Rymanów. Ósmy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów, etap pierwszy. Dziewiąty projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblik Szlachecki 2019, etap pierwszy. Dziesiąty projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblik Królewski 2019, etap 1a. I jedenasty projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom w dzierżawę działek gminnych. I ostatni, dwunasty projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. I ósmy punkt naszych dzisiejszych obrad, będą to sprawy bieżące. Punkt dziewiąty, zakończenie obrad. Przedstawiony przeze mnie porządek obrad w chwili obecnej przedstawiam pod głosowanie. Dziękuję Państwu bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. W takim kładzie przystępujemy do realizacji. Pozwolą Państwo, że złożę swoje sprawozdanie z mojej działalności między sesjami. W dniach 27 lutego oraz 6, 13 i 20 marca pełniłem dyżur w biurze rady. 2 marca wziąłem udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet, który miał miejsce w Sanatorium Maria w Rymanowie Zdroju. Tak jeszcze dopowiem, że ten rok był wyjątkowy. Dzień Kobiet był obchodzony dłuższy czas. Zaczął się właśnie 3 marca, a kończył się bodajże 9 marca, także trwał ponad tydzień. 4 marca w godzinach wieczornych odbyła się premiera filmu pod tytułem Pamiętniki hrabiny Anny Potockiej, dokument o założycielce Rymanowa Zdroju. 6 marca w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z udziałem między innymi przedstawicieli firmy Farmutil ze Śmiłowa, która jest też właścicielem zakładu utylizacyjnego we Wróbliku Szlacheckim. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim planowanym modernizacjom zakładu. Zostały w większości sprawy wyjaśnione. Został zlecone opracowanie raportu środowiskowego. 7 marca w Urzędzie Gminy odbyła się trzecia sesja Młodzieżowej Rady, podczas której przekazano oficjalnie zakupione ze zbiórki zorganizowanej przez uczniów i nauczycieli naszych szkół agregaty prądotwórcze dla miasta partnerskiego na Ukrainie Nowowołyńska. Była to bardzo ciekawa inicjatywa, godna polecenia i godna odnotowania. 9 marca w sali narad Urzędu Gminy Rymanów odbyło się spotkanie w sprawie turystyki, sportu i rekreacji. Zostały na tym spotkaniu przedstawione informacje o szlakach turystycznych, o planowanych imprezach, cały program na 2023 rok. 11 marca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Nasz Rymanów. Jest to stowarzyszenie, które funkcjonuje na terenie naszej gminy. Najliczniejsze stowarzyszenie, które podejmuje, jest inicjatorem wielu przedsięwzięć i należy do najaktywniejszych na naszej gminie. 13 marca odbyło się robocze spotkanie z dyrektorem
wyścigu, jaki jest planowany na terenie naszej gminy z Tadeuszem, z dyrektorem tego wyścigu. Natomiast 16 marca w Urzędzie Gminy Rymanów odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu krośnieńskiego. Udział wzięli m.in. poseł na Sejm Rzeczypospolitej Piotr Babiniec, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jednym z głównych tematów było problem, jaki ostatnio dostrzegamy, to jest problem wyłęsających się wilków na terenie naszej gminy i różnych innych zagrożeń. Były też o porządkach wiosennych. Drodzy Państwo, w dniu 18 marca w szkole we Wróbliku Szlacheckim odbył się koncert charytatywny pod tytułem Kochać znaczy pomagać. Była to wspaniała spektakl, taki słowno-muzyczny o tematyce wielkanocnej, zorganizowany przez nauczycieli, uczniów i Radę Rodziców. Piękny spektakl. W dniu 19 odbyło się zebranie sprawozdawcze w Bałuciance. 21 marca w szkole w Króliku Polskim odbył się gminny konkurs recytatorski poezji Wiesławy Szymborskiej, w którym miałem przyjemność wziąć udział i czym uczestniczyć. Natomiast 23 wspólnie z panem burmistrzem wzięliśmy udział w prezentacji trasy wyścigu, na którym żeśmy wcześniej wspomniałem, Budapeszt, Rymanów Zdrój. Szczegóły omówi nam pan burmistrz w swoim sprawozdaniu. Była to wczorajsza wizyta. Drodzy Państwo, w okresie od 24 lutego do 24 marca radni zgłosili następujące interpelacje i złożył je kolega Krzysztof Guzylak, radny z Wróblika Szlacheckiego, złożył dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 887 pomiędzy Wróblik Szlachecki, ulica Rymanowska, a miejscowością Ladzin, ulica Rzeszowska, poprzez ułożenie nowej nawierzchni drogi. Natomiast druga interpelacja dotyczyła w sprawie modernizacji zakładu Farmutil we Wróbliku Szlacheckim, dotycząca zmiany w zapisach pozwolenia na zwiększenie dziennego przerobu surowca ze 100 ton na 25 ton. Obydwie interpelacje zostały przekazane panu burmistrzowi do procedowania. To tyle. Jeszcze, jak są pytania do przedstawionej przeze mnie informacji, to proszę bardzo, kolega Czesław Szajna prosił o głos. Proszę bardzo, kolego. Jak to wyglądało i ile tych agregatów zostało zebranych, zakupionych, w jaki sposób oni to zrobili? To znaczy, że jak mogę dopowiedzieć do burmistrza, czy do mnie pytanie, ale były to zbiórki organizowane przez samorządy szkolne. Zebrano ponad 12 tysięcy. Z tej zbiórki zostało zakupionych w sumie 5 agregatów. Do tej całej zbiórki dołożył się jeszcze prywatny przedsiębiorca z naszego terenu, firma Rymatex, i zostały zakupione 5 agregatów, które zostały przekazane, i bodajże 2 latarki jeszcze do tego, i to wszystko zostało przekazane naszym partnerom z miasta Nowowołyńsk. Myślę, była to bardzo, jeszcze podkreślę, bardzo taka przykład wzniesienia się ponad podziały, że mimo wojny można się jednoczyć, że młodzież nie oczekuje wojny, młodzież chce żyć w pokoju, w przyjaźni, w braterstwie. Chcieliby, przynajmniej w rozmowach z Radą Młodzieżową, oni by woleli się spotykać na wymianie kulturalnej, pojechać na Nowowołyńsk, zobaczyć, jak oni tam żyją. Chcieliby zaprosić tych kolegów samą, no ale żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Czy są jeszcze pytania do sprawozdania mojego? Więc dziękuję. Poproszę pana burmistrza o złożenie sprawozdania ze swojej działalności między sesjami. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, składam
swoje sprawozdanie z działalności za okres od 24 lutego do 24 marca 2023 roku. 24 lutego w godzinach wieczornych uczestniczyłem w organizowanej przez powiat krośnieński gali sportowej w Lubatowej. Nagrodzeni zostali sportowcy, działacze i trenerzy, w tym również wytypowani przez nas reprezentanci naszej gminy. 2 marca w Urzędzie Gminy podpisaliśmy umowy z wykonawcami na realizację zadań drogowych, chodników przy drogach wojewódzkich, przy drodze wojewódzkiej 887 w Ladzinie i Rymanowie Zdroju, nawierzchni asfaltowych na Pustkach, Rymanowie koło Goku, Wisłoczku i Głębokiem. Termin realizacji to jest 180 dni od podpisania umów, czyli do końca sierpnia bieżącego roku. W godzinach wieczornych w Sanatorium Maria w Rymanowie Zdroju odbył się koncert w wykonaniu Niny Nowak, artystki z Przemyśla, która współpracuje z Filharmonią Podkarpacką. Koncert odbył się w przededniu Dnia Kobiet we współpracy z uzdrowiskiem Rymanów S.A. 3 marca w sali widowiskowej Domu Kultury w Rymanowie odbył się 5. Wojewódzki Konkurs Literacki Wolność jest w nas. Konkurs poświęcony żołnierzom wyklętym. Wśród laureatów byli też uczniowie z naszych szkół. 4 marca uczestniczyłem w walnym zebraniu Stowarzyszenia Spotkanie Rymanów, które odbyło się w Domu Kultury w Rymanowie. Podczas zebrania złożono wszystkie wymagane sprawozdania oraz wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną stowarzyszenia. Przewodniczącym zarządu został wybrany dotychczasowy pan Stanisław Materniak. Stowarzyszenie Spotkanie Rymanów od kilkunastu lat organizuje Dni Pamięci o Kulturze Żydowskiej Rymanowa oraz innych kultur nacji zamieszkałych na terenie miasta i okolic. W godzinach wieczornych tego samego dnia odbyła się prapremiera filmu pod tytułem Pamiętnik hrabiny Anny, fabularyzowany dokument o właścicielce Rymanowa, założycielce Rymanowa Zdroju. Film został przyjęty bardzo pozytywnie przez mieszkańców i gości. Anna z Działyńskich-Potocka jest osobą, która została zachowana w pamięci jako wielka filantropka. Osoba niezwykłej szlachetności, w ocenie wielu powinna być kandydatką na ołtarze. Dzięki temu filmowi przywraca się pamięć o tej niezwykłej kobiecie, wpisanej na trwale w historię ziemi rymanowskiej. 5 marca uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym za rok 2022 z mieszkańcami Milczy. Zebranie było też okazją do złożenia podziękowań za całoroczną współpracę radnemu, sołtysowi Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich i OSP oraz wszystkim mieszkańcom Milczy. 6 marca odbyło się w Urzędzie Gminy w Rymanowie spotkanie z udziałem m.in. radnych, sołtysa z Wróblika Szlacheckiego Królewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy Farmuty ze Śmiłowa, która jest też właścicielem zakładu utylizacyjnego we Wróbliku Szlacheckim. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim planowanej modernizacji zakładu. Starania są na tym etapie, są na etapie opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Wydaje się nam, że według deklaracji przedstawicieli firmy, że zakład będzie nowoczesny, a uciążliwość jego funkcjonowania dla okolicznych mieszkańców powinna być zminimalizowana do zera ze względu na nowy, zamknięty proces technologiczny. Czas pokaże, kiedy firma uzyska ostateczne pozwolenia i przystąpi do modernizacji zakładu. 7 marca odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, podczas której przekazano oficjalnie zakupione ze zbiórki zorganizowane przez uczniów i nauczycieli naszych szkół agregaty prądotwórcze dla miasta partnerskiego na Ukrainie Nowowojń. Zakupiono 5 agregatów, w tym 4 ze zbiórki, a ten jeden dodatkowy zakupiony został przez prywatnego przedsiębiorcę. Podczas sesji omawiano i dyskutowano o kulturze i sporcie, składano też propozycje wydarzeń z tym związanych. 9 marca w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie odbyło się spotkanie w sprawie przygotowań do nadchodzącego sezonu turystycznego w naszej gminie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, w tym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Biura Informacji Turystycznej, Nadleśnictwa Rymanów, Uzdrowiska, Świerkowego Zdroju oraz innych. Temat najważniejszy dotyczy nowych atrakcji turystycznych, ścieżek, szlaków, wydawnictw promocyjnych. Spotkanie było bardzo owocne, padły konkretne propozycje. Kolejne spotkanie w poszerzonym składzie odbędzie się jesienią na podsumowanie sezonu turystycznego. 11 marca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Nasz Rzymanów, w którym razem z przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy. Zebranie było okazją do złożenia gratulacji i podziękowań za działalność Stowarzyszenia na rzecz Rzymanowa oraz życzeń sukcesów działalności na przyszłość. Stowarzyszenie ma wiele sukcesów działalności na rzecz miasta. Ponad 20 lat działalności to wiele inicjatyw materialnych i niematerialnych. Jeszcze raz dziękuję za to wszystko prezesowi Czesławowi Szajnie, całemu zarządowi oraz wszystkim członkom wyżej wymienionego stowarzyszenia. 12 marca obsłużyłem 3 zebrania sprawozdawcze z mieszkańcami w Sieniawie, Głębokim i w Wróbliku Szlacheckim.
Jak na każdym spotkaniu, oprócz sprawozdania z realizacji zadań, przedstawiłem budżet na 2023 rok oraz planowane do realizacji zadania. 15 i 16 marca odbyły się zebrania z mieszkańcami w Rymanowie, Króliku Polskim i Posadzie Górnej. 16 marca w Urzędzie Gminy w Rymanowie odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu krośnieńskiego z udziałem posła Piotra Babinetza, przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Najważniejsze sprawy omawiane dotyczyły koniecznych zmian w ustawie o zaopatrzeniu zbiorowym w wodę i odprowadzaniu ścieków, procedur dysponowania do zdarzeń jednostek OSP, zagrożenia dla ludzi ze strony wilków. Konwent bardzo owocny, we wszystkich sprawach podjęto konkretne działania, w tym wysłano stanowisko w sprawie zagrożeń ze strony wilków do minister klimatu oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków został przekazany do nadania mu właściwego biegu w parlamencie na ręce pana posła Piotra Babineca. 18 marca w szkole podstawowej we Wróbliku Szlacheckim odbył się piękny, refleksyjny, wielkopostny koncert charytatywny przygotowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących na Ukrainie, w którym razem z panem przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyłem. 19 marca w Bałciance odbyło się zebranie sprawozdawcze z mieszkańcami. 21 marca uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez gminę Rymanów. Podczas spotkania przedstawiłem ogólną sytuację w gminie, jak również w oświacie. Przedstawione zostały też zalecenia do przygotowywanych arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny. W godzinach wieczornych odbyło się zebranie z mieszkańcami Ladzina. 22 marca na zaproszenie konsulatu węgierskiego w Rzeszowie uczestniczyłem w ingresie konsula honorowego Węgier w Polsce Zbigniewa Ungehojera, mającego swoje rodzinne korzenie w rymanowskich Łazach, obecnie mieszkającego w Krośnie, prezesa też Stowarzyszenia Portius. 23 marca na zaproszenie organizatorów Karpackiego Wyścigu Kurierów w Warszawie uczestniczyliśmy razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Pietusem w prezentacji imprezy w Instytucie Wacława Felczaka. Ostatni, piąty etap wyścigu kolarskiego ma się odbyć na terenie gminy Iwonicz-Zdrój i naszej gminy. Trasa ostatniego etapu wyścigu Budapeszt, Rymanów-Zdrój i Iwonicz-Zdrój zaplanowano na dzień 3 maja bieżącego. Nie będzie też i w Iwonicz-Zdroju. W wyścigu weźmie udział ponad 20 zawodowych ekip kolarskich, praktycznie z całej Europy. Start do ostatniego etapu nastąpi na placu Ditla w Iwonicz-Zdroju, a trasa prowadzi będzie przez Bałciankę, Rymanów-Zdrój, Posadę Górną, Rymanów, Klimkówkę, Iwonicz-Krzyżówki, Iwonicz-Zdrój. A więc początek tej imprezy to jest o godzinie 11:00. Przewiduje się 5 pętli tego wyścigu, czyli 5-krotny przejazd tą trasą. Meta przewidziana jest na wysokości basenu w Rymanowie-Zdroju. W organizacji tego wyścigu, którego edycja jest 40. edycja, ona sięga roku 1976, bo tam było kilka lat przerwy. Jest to taki wyścig, który ma określoną renomę, będzie transmitowany przez Eurosport. No i trwają te starania, żeby transmisja była przez telewizję polską Sport, ten kanał sportowy. No i myślę, że tak, bo to zaangażowane są trzy kraje, czyli Węgry, Słowacja i Polska. Dwa etapy będą na Węgrzech, jeden będzie na Słowacji, dwa w Polsce. I tu ten ostatni to będzie taka pętla 136 km ze startem o 11:00 w Iwoniczu przez Bałciankę i koniec tego wyścigu 136 km, to jest około 3 godzin jazdy, czyli gdzieś tam około 14:00 będzie meta na wysokości basenu. Czyli w połowie, tak mniej więcej, tam sobie upatrzyli, że to będzie najlepsze miejsce na metę. Zresztą też dostęp do potencjalnych biur wyścigu, bo tam na terenie basenu by były organizowane, może i tam w świetlicy koło kortów tenisowych, też by o biurze takim do kontroli antydopingowej mówi się o zapromocyjna dla jednej i dla drugiej gminy. Także pan burmistrz z Iwonicza i samorząd też się w to włączył. Rady Miejskiej, podczas którego omawiano i opiniowano projekty dokumentów planowanych do procedowania podczas dzisiejszej sesji. O
Pierwsza dotyczy budowy chodników przy drodze wojewódzkiej 887 oraz tych dróg gminnych, o których wcześniej wspominałem. To powiem tak, że to ta drog Budgolcowa. Drugie zadanie to jest chodnik od ulicy Kolejowej w kierunku Ladzina, w kierunku ulicy Zadwór, tą ulicą Rzeszowską, robi firma Sławex z Niebocka i pozostałe te drogowe rzeczy robi rejon budowy drugi mostów w Krośnie. No więc to już są przygotowania do realizacji. Myślę, że już po niedzieli pierwsze roboty będą rozpoczęte. Cała kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 6 557 913 zł i 44 grosze. Budowa części lekkoatletycznej wraz z bieżnią w ramach przebudowy modernizacji stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej. To też firma Tamex z Warszawy wygrała ten przetarg. Umowa jest też podpisana za kwotę 4 298 965 zł 39 groszy. Też 180 dni od podpisania umowy. Umowę podpisaliśmy dokładnie 8 marca, Dzień Kobiet. Kolejne zamówienie dotyczy unieważnionego przetargu na modernizację infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie gminy Rymanów, a więc postępowanie w trybie przetargu, w trybie podstawowym bez negocjacji. Dotyczy to Domu Ludowego we Wróbliku Szlacheckim i stadionu w Klimkówce. Kwota, którą mieliśmy przeznaczoną na to zadanie, to 2 971 849 zł. Kwota oferty przekroczyły około 400 tysięcy złotych. W związku z tym zmieniliśmy na troszkę zakres, możliwy zakres na tych zamówieniach i ogłosiliśmy ponowny przetarg. 31 marca jest termin składania ofert w kolejnym przetargu na to zadanie. Mamy też ogłoszony przetarg na remont tego naszego lokalu przy ulicy Rynek w Rymanowie, który odzyskaliśmy tam po sklepie. To też mamy termin składania ofert na 29 marca. Kwota przeznaczona na zafinansowanie zamówienia to jest 250 tysięcy złotych. Postępowanie drugie, to już wcześniej wspominałem, to jest właśnie to zadanie, które na 31 marca jest termin składania ofert na Klimkówkę i Wróblik Szlachecki. Jest też przetarg na montaż i stolarki okiennej i otworowej. Tu wygrała firma Pro Invest z Krosna. Kwota cała to jest 7. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za złożenie sprawozdania ze swojej działalności. I czy są pytania do przedstawionego przez pana burmistrza sprawozdania? Nie widzę, więc kolejny punkt. Informacja z wykonania uchwał podjętych na 78 sesji. Informacja z wykonania uchwał podjętych na 78 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie znajduje się w systemie e-Rada. Państwo radni mieli możliwość się zapoznania. Zwyczajowo mam pytanie, czy są do umieszczonej tej informacji zapytania? Nie widzę, więc kolejny nasz punkt, bardzo ważny, informacja o stanie bezpieczeństwa. Są ludzie najbardziej kompetentni, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo na terenie gminy i jako pierwszy poproszę prezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, drucha Grzegorza Zawadę, o przedstawienie sprawozdania. Proszę bardzo, druhu Grzegorzu. Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2022. Informacje ogólne na temat sił i środków przeciwpożarowych gminy Rymanów. Spośród gmin powiatu krośnieńskiego gmina Rymanów posiada największą liczbę jednostek OSP, to jest 18. Dwie jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, są to OSP Rymanów i OSP Posada Dolna. Wszystkie jednostki mają powołane wewnątrz jednostki operacyjno-techniczne. Są zarejestrowane w KRS-ie, posiadają nadane numery NIP, REGON oraz posiadają konta bankowe.
16 jednostek alarmowanych jest automatycznie poprzez jeden z kilku systemów pożarnej w Krośnie. OSP Wisłoczek i OSP Puławy nie posiadają jeszcze takiego systemu. Łącznie do wszystkich OSP w gminie należy ogółem 730 osób, natomiast osoby mogące bezpośrednio brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych to ogółem 319 osób, w tym 302 mężczyzn i 17 kobiet. OSP szkolą się, biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, konkursach plastycznych oraz turniejach. Stan wyszkolenia i wyposażenia wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Rymanów oceniam jako bardzo dobry, co sprawia, że strażacy ochotnicy są w stanie podejmować działania ratowniczo-gaśnicze. Stan obiektów remiz oraz przechowywane poczty związane z utrzymaniem. Tabor samochodowy jednostki OSP z gminy Rymanów liczy 22 pojazdy, w tym 2 ciężkie, 11 średnich, 7 lekkich, 2 operacyjne osobowe, 1 pojazd typu quad. Ponadto dwie jednostki dysponują łodziami ratowniczymi. Od 2022 roku weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Zgodnie z jej zapisami strażakom, którzy ukończyli 65 rok życia w przypadku mężczyzn lub 60 rok życia w przypadku kobiet i legitymują się poświadczonymi latami tak zwanymi wyjazdowymi, czyli że brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresie 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet w swojej działalności w OSP, przysługuje dodatek ratowniczy do emerytury. Wysokość dodatku ustawodawca określił na 200 zł miesięcznie. Komendant Miejski PSP w Krośnie w 2022 roku wydał 119 pozytywnych decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego do emerytury dla strażaków z terenu gminy Rymanów. Odnośnie działań podjętych przez Ochotnicze Straże Pożarne w związku z wojną na Ukrainie. OSP z terenu gminy Rymanów stanęły przed nowymi wyzwaniami, jakim było udzielanie pomocy uchodźcom wojennym. Strażacy wykonywali szereg zadań pomocniczych. W zasadzie od pierwszego dnia wojny strażacy organizowali zbiórki żywności, środków higieny osobistej i innych potrzebnych rzeczy. Realizowane były koordynowane przez gminę Rymanów transporty darów bezpośrednio do przejścia graniczne z Ukrainą, gdzie były przekazywane stronie ukraińskiej partnerom z Nowowołyńska. Ponadto zastęp z Rymanowa pełnił 24-godzinną służbę wraz ze strażakami z Krosna w punkcie recepcyjnym na terenie hali Tesco w Przemyślu. Jeśli chodzi o formę pomocy związaną z zakwaterowaniem osób z Ukrainy, to na terenie remizu OSP Posada Górna przez okres 3 miesięcy mieszkały dwie rodziny. Kierowcy z OSP Sieniawa oraz OSP Rymanów przy użyciu posiadanych pojazdów typu bus transportowali dary na terenie naszej gminy oraz na terenie województwa do punktów odbioru. Przewozili osoby z przejścia granicznego do miejsc zakwaterowania w naszej gminie. Na mocy porozumienia z Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie dwa razy dziennie przez okres 3 tygodni transportowali uczniów wolontariuszy, którzy pomagali w punkcie recepcyjnym w Medyce. W czasie tego przedsięwzięcia stwierdzono znaczną przydatność samochodów typu bus na potrzeby wyżej wymienionych działań. Niestety jeden z używanych pojazdów został zwrócony, bo był tylko w użyczeniu na rzecz jednostki z Rymanowa. Jednostki OSP z terenu naszej gminy odpowiedziały również na apel komendanta głównego PSP i przekazały znaczną ilość sprzętu dla strażaków z Ukrainy. Były to używane ubrania specjalne, hełmy, rękawice, buty specjalne i kominiarki, węże, prądownice wodne, jedna motopompa i agregat prądotwórczy. Gmina Rymanów przekazała również na rzecz strażaków ukraińskich dwa używane średnie samochody gaśnicze marki Star, użytkowane wcześniej w jednostkach w Rymanowie i Posadzie Górnej. Pojazdy mimo znacznego wieku były dobrze utrzymane i sprawne technicznie w 100%. A dzięki swojej prostej konstrukcji mam nadzieję, że dobrze sprawdziły się w trudnych warunkach bojowych panujących obecnie w Ukrainie. Dodatkowo przekazanych zostało 5 motocykli, które były w użytkowaniu OSP Posada Dolna i OSP Rymanów. Dwa z tych motocykli wcześniej były w Straży Miejskiej. Statystyka działań ratowniczo-gaśniczych w roku 2022. Na terenie gminy w 2022 roku miało miejsce łącznie 273 zdarzenia, w tym 71 pożarów, 184 miejscowe zagrożenia i 18 alarmów fałszywych. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost w ilości zdarzeń o 26 interwencji, w tym wzrost pożarów o 21, spadek miejscowych zagrożeń o 3 i wzrost alarmów fałszywych o 8. Ilość wyjazdów w poszczególnych jednostkach, najwięcej wyjeżdżało Rymanów 114, później Posada Dolna 67, Rymanów Zdrój 48, Sieniawa 33, Rubik Szlachecki 8, Rubik Królewski 8, Głębokie 5, Milcza 26, Klimkówka 31, Ladzin 10, Nowa Wieś 2, Królik Polski 1, Deszno 2, Bocianka 1, Dzianka 7.
Oprócz działalności ratowniczo-gaśniczej jednostki OSP prowadzą jeszcze wiele innych działań w swoich miejscowościach. Są to różnego rodzaju zabezpieczenia terenu, biegi, rajdy, imprezy sportowe. Ochotnie straże pożarne stanowią często centrum działalności społeczno-kulturalnej w swoich miejscowościach, współpracując w tym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymanowie oraz miejscowymi stowarzyszeniami. W ubiegłym roku w marcu przeprowadzony został ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, który odbył się po przerwie pandemicznej w tradycyjnej formie na terenie zespołu szkół publicznych w Rymanowie. Odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka, których organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego oraz burmistrz gminy Rymanów. Po mszy świętej w kościele parafialnym na placu przy gminie Sokół odznaczenia i wyróżnienia odebrali zasłużeni strażacy oraz osoby mające wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej gminy. W okresie letnim, w tak zwanym sezonie imprez kulturalnych w Rymanowie Zdroju, jednostki OSP brały udział w wydarzeniach takich jak powiatowy przegląd kapel, Dni Rymanowa Zdroju, Festiwal Hanki Ordonowy. OSP w formie zabezpieczenia medycznego i przeciwpożarowego oraz pokazów wyposażenia dla zdrowych gości brały tam udział. W 2022 roku w gminie gminne zawody sportowo-pożarnicze nie były organizowane, natomiast 2 października na stadionie w Odrzykoniu odbyły się powiatowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, na których naszą gminę reprezentowała drużyna MDP z OSP Sieniawa, która zajęła 4. miejsce. 15 października odbyły się na strzelnicy w Rymanowie gminne zawody strzeleckie jednostek OSP w rywalizacji o puchar oraz prawo do reprezentowania gminy w zawodach strzeleckich szczebla powiatowego. Wzięło w nich udział 8 jednostek. 25 października również na strzelnicy w Rymanowie odbył się powiatowy turniej strzelecki strażaków, w którym uczestniczyli strażacy ochotnicy oraz reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Reprezentacja naszej gminy wygrała, zdobywając 1. miejsce. W listopadzie zarząd gminy był także organizatorem etapu gminnego konkursu, ogólnopolskiego konkursu plastycznego Zapobiegamy Pożarom. Najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu powiatowego i przekazane do Krosna. Gminie Rymanów bardzo dziękuję za pomoc w organizacji konkursu, natomiast szczególnie należy wspomnieć o największych inwestycjach, które zostały zrealizowane w 2022 roku, a były to: gmina Rymanów zakupiła na wyposażenie jednostek OSP 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Dla OSP Posada Górna używany średni samochód marki Mercedes. Koszt zakupu pojazdu został w całości pokryty z budżetu gminy. Koszt to 192 tysiące. Dla OSP Rymanów nowy średni samochód marki Volvo. Pojazd zakupiony w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych, który był skierowany dla gmin uzdrowiskowych. Oraz przy wkładzie własnym z budżetu gminy w wysokości 2% wartości zadania. Koszt samochodu to 1 089 tysięcy. Dodatkowo jedna jednostka OSP Rymanów zakupiła pojazd typu quad. Montaż finansowy to 80% dofinansowania z środków zewnętrznych z Fundacji PKO Banku Polskiego, środków PZU i 20% wkład własny jednostki. Jest to pierwszy pojazd tego typu na terenie naszej gminy. Uruchomiony w zeszłym roku program dotacji dla młodzieżowych drużyn pożarniczych pozwolił doposażyć te jednostki, które w naszej gminie działają. Dotacje w wysokości po 5 tysięcy otrzymały OSP Klimkówka, Posada Górna i Sieniawa. Analizując wyposażenie i inny podstawowy sprzęt do działań ratowniczych oraz środki ochrony indywidualnej, należy stwierdzić, że ochotnicze straże pożarne z terenu naszej gminy są jednostki aplikowały i pozyskiwały te środki z zewnątrz, otrzymując dofinansowania na utrzymanie gotowości, zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej innego wyposażenia. Z takich instytucji jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Fundusz Sprawiedliwości, Fundacja Orlen i Fundacje PKO BP oraz PZU. W imieniu swoim oraz całego zarządu oddziału gminnego dziękuję panu burmistrzowi Wojciechowi Forbańcowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rymanowie, panu Andrzejowi Pitrusowi oraz całej Radzie Miejskiej za przyznane środki w budżecie na zakupy inwestycyjne oraz różne dofinansowanie i potrzeby bieżące naszych jednostek. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za codzienną współpracę na szczeblu gminnym. Słowa podziękowania kieruję także do
zastępcy burmistrza gminy Rymanów, pana Grzegorza Wołczańskiego, który na co dzień sprawuje nadzór nad jednostkami OSP, za jego pomoc merytoryczną, wsparcie i cenne wskazówki dotyczące spraw bieżących. Korzystając z okazji, chciałem podziękować za współpracę, wspólne działania oraz realizowane szkolenia strażaków ochotników z terenu naszej gminy, komendantowi miejskiemu PSP w Krośnie, starszemu brygadierowi Zbigniewowi Nowakowi oraz wszystkim funkcjonariuszom krośnieńskiej komendy. Słowa podziękowania za przychylność i wsparcie dla jednostek OSP z naszej gminy kieruję do starosty krośnieńskiego pana Jana Palczara oraz prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pana Adama Skiby. Chciałbym również podziękować panu komendantowi komisariatu Policji w Rymanowie, załodze komisariatu oraz podległych posterunków, z którymi nasi strażacy na co dzień mają kontakt podczas wspólnie wykonywanych działań w trakcie wielu zdarzeń na drogach oraz innych miejscowych zagrożeń. Dziękuję za dobrą współpracę i okazaną życzliwość. Dziękuję również wszystkim instytucjom, z którymi Ochotnicze Straże Pożarne z naszej gminy współpracują na terenie na co dzień. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Czy są pytania do przedstawionego przez pana prezesa sprawozdania? Proszę bardzo, kolega Czesław Szajna. Dziękuję. Może nie pytanie, ale chciałem złożyć podziękowania w imieniu własnym i wydaje mi się całej Rady tutaj panu prezesowi o przekazanie podziękowań wszystkim jednostkom naszej gminy za opiekę i w ogóle za to, że możemy być spokojni i za waszą tą gotowość zawsze bojową, że tak powiem. No i dziękuję po prostu za wszystko, co robicie dla naszej gminy, dla mieszkańców całych. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Więc ja również dołączam się do podziękowań wypowiedzianych przez kolegę Czesława. Jesteście, doceniamy to, że jesteście bardzo ważnym elementem naszego codziennego życia. Nie wyobrażamy sobie życia bez was i doceniamy to. Za wszystko wam dziękujemy, że za tą waszą służbę, bo wy nie pobieracie za to wynagrodzenia, wy nam służycie. Dziękujemy wam za to, za każdy dzień waszej służby. Chyba pan burmistrz jeszcze też chce dołożyć. Tak, jest okazja właśnie przy składaniu sprawozdań za całoroczną działalność złożyć też i podziękowania dla naszych strażaków. Myślę, że staramy się pomagać, na ile jest to możliwe, żeby mieć na bieżącą działalność, żeby też i wyposażać, i szkolić. Wydaje mi się, że jest to prowadzone na dobrym poziomie i wiemy, jak ważną jest ochrona przeciwpożarowa. Zresztą strażacy są też ważni w przypadku organizowanych świąt państwowych, zawsze są obecni ze sztandarami. Można na nich zawsze polegać, zresztą cieszą się też wielkim zaufaniem w środowisku i dlatego na ręce pana komendanta też składam podziękowania za całoroczną służbę, życząc też wszystkiego, co najlepsze, realizacji planów, jakie sobie tam założyli na ten i kolejne lata. Nikt więcej się nie zgłosił z pytaniem, ani chcę zabrać głos, więc stwierdzam, że Rada Miejska w Rymanowie zapoznała się i przyjęła sprawozdanie przedstawione przez prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej w Rymanowie. I w chwili obecnej poproszę komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie, nadkomisarza Witolda Podlaszczaka o przedstawienie sprawozdania. Proszę bardzo, panie komendancie. Przedstawiam informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Rymanów w 2022 roku. Na wstępie może króciutka charakterystyka naszego komisariatu. I tak, Komisariat Policji w Rymanowie realizuje czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o policji i innych aktów normatywnych.
Prowadzimy działania na terenie dwóch gmin, gminy Rymanów oraz gminy Iwonicz-Zdrój. Na terenie gminy Iwonicz funkcjonuje posterunek podległy oczywiście Komisariatowi Policji w Rymanowie. Łącznie służbę pełni 19 funkcjonariuszy, z tego 7 w Iwoniczu i 12 u nas w Rymanowie. Rok 2022 był, można powiedzieć, troszkę ciężki dla nas, jeśli chodzi o obsadę, gdyż 3 z podległych funkcjonariuszy z Rymanowa postanowiło odejść w stan spoczynku, czyli na tak zwaną emeryturę, gdzie musieliśmy się mierzyć z zadaniami w okrojonym składzie. Na terenie w Komisariacie Policji w Rymanowie służbę pełni 4 dzielnicowych, 2 asystentów kryminalnych, 1 specjalista do spraw kryminalnych oraz 1 asystent prewencji. I policjanci pracują w systemie trzyzmianowych w służbach 8 i 12 godzinnych. Pokrótce przedstawię stan bezpieczeństwa i osiągnięte wyniki wykrywcze. Zrealizowaliśmy 159 postępowań przygotowawczych, co jest wzrostem do roku ubiegłego o 12 postępowań. Tutaj należy powiedzieć, że niepokojąca jest jedna rzecz. Postępowania w stosunku do nietrzeźwych kierujących. Mamy wzrost. Nie jest może wielki, ale jest to wzrost tych prawie 10. Problemem wielkim są oszustwa internetowe, gdzie w dalszym ciągu przede wszystkim osoby starsze są oszukiwane przez pomimo wielu akcji, pomimo spotkań, przekazywania informacji na temat tych zagrożeń. Niestety w dalszym ciągu mamy zgłoszenia o oszustwach, o włamaniach na konta, przełamaniach tych kont i co za tym idzie, utraty znacznych środków finansowych. Jeśli chodzi o przestępstwa z ustawy o narkomanii, mieliśmy tylko jedno takie postępowanie, oczywiście wykryte. Też problemem są tutaj przestępstwa dotyczące uszkodzenia cudzej rzeczy. Też jest wzrost w tym roku i kradzieże z włamaniem, czyli chodzi o to, że te kradzieże w tej chwili to są kradzieże z typu niezabezpieczonych ciągników, koparek znajdujących się, wiadomo, pozostawionych przez leśników. Wiadomo, jak drogie jest paliwo, jak łatwo po prostu dokonać kradzieży w niemonitorowanym miejscu. Także trudno jest też o wykrycie takich rzeczy, jeśli w szczerym polu czy lesie te zdarzenia mają miejsce. My pełnimy służby, już wracając do służby prewencyjnej, pełnimy służby patrolowo-interwencyjne w godzinach 6.14, 7.15, 12.20 i 20.04, czyli praktycznie całą dobę jesteśmy w terenie. Najczęściej występujące wykroczenia to zakłócenie porządku, szczególnie w soboty, na trzeciej zmianie, bo wiadomo, to jest w nocy najczęściej dochodzi do takich rzeczy, kradzież cudzej rzeczy ruchomej. To też jest zawsze popołudniami, nie wiem dlaczego. I uszkodzeń mienia, to wiadomo, na nocnej służbie. Przeprowadziliśmy aż 874 interwencje, co jest bardzo dużo. Najwięcej na zmianie drugiej, czyli na tej popołudniowej 378, a najwięcej, tak dla przykładu, tylko w piątki. Przeprowadziliśmy czynności wyjaśniających 193. Można powiedzieć, że przeprowadził to jeden policjant, który prowadzi te czynności. Zakończył z odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie. A
Na sprawców wykroczeń nałożyliśmy 418 mandaty karne oraz zastosowaliśmy kilka razy tyle pouczeń. Natomiast jeśli chodzi o wypadki i kolizje, tutaj szczegółową informację przesłał do Urzędu Gminy Ruch Drogowy, ale ja tylko tak w skrócie. Na terenie gminy Rymanów odnotowaliśmy 64 kolizje, co jest mniej niż w tamtym roku o 4. Natomiast wypadków jest również mniej. Jest 5, natomiast w tamtym roku było 9. Bardzo pocieszające jest, że kierujący po prostu stosują się do przepisów i tych zdarzeń jest mniej. Realizujemy w dalszym ciągu szereg działań profilaktycznych, jak bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, bezpieczny stok. Jesteśmy też na stoku w Puławach, bezpieczna droga do szkoły. Realizujemy działania w ramach akcji zleconych przez Wydział Ruchu Drogowego i Prewencji KMP Krosno, trzeźwy poranek, alkohol, narkotyki, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, pieszy, pasy. Także co tydzień jakaś akcja na pewno na naszym terenie się odbywa. Prowadzono spotkania z młodzieżą szkolną, zarówno nasi dzielnicowi, jak też profilaktycy z Wydziału Prewencji KMP Krosno. Tutaj szkoły zostały zaproszone do Krosna, gdzie są raz w tygodniu spotkania z profilaktykami. Można spokojnie, całymi klasami uczestniczyć w takich przedsięwzięciach. Współpracujemy oczywiście z władzami gmin, realizujemy zadania w kierunku zapewnienia odpowiedniego poziomu i porządku bezpieczeństwa publicznego, jak też przede wszystkim z naszą strażą pożarną i strażami ościeżnymi. Tutaj dziękujemy za współpracę wszystkim strażakom, bo nie ma zdarzenia, gdzie nie bylibyśmy razem. Bardzo dziękujemy za pomoc w tych roboczych i zespołach interdyscyplinarnych w ramach nadzoru nad rodzinami objętymi procedurą niebieskiej karty. Współpracujemy z GOK-iem oczywiście przy realizacji i zabezpieczeniu wszystkich imprez, które odbywają się na terenie gminy. Za wszystko i wszystkim serdecznie dziękujemy i jesteśmy zawsze do dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu komendantowi. Czy są pytania? Proszę bardzo. Pan burmistrz. Ja chciałbym też panu komendantowi, wszystkim funkcjonariuszom policji tutaj na posterunku w Rymanowie podziękować za całoroczną służbę, bardzo trudną służbę, bo i tak, jeżeli chodzi o skład osobowy, zredukowana praktycznie też znacznie, także ci policjanci, którzy są na służbie, mają bardzo dużo pracy i tej pracy bardzo trudnej też, no tak, że powiem tak, że pan komendant dyżuruje na 24 godziny praktycznie i kiedy do niego nie zadzwonię, czy napiszę SMS-a, czy coś, to zawsze odpowiada. Nigdy tak nie było, żeby nie odebrał telefonu i reakcja jest taka natychmiastowa. No także ja chciałbym panu i pana funkcjonariuszom podziękować za całoroczną służbę i myślę, że jest pan bardzo dobrym przykładem policjanta. Także dziękuję bardzo. Ja również dołączam się do tych podziękowań w imieniu wszystkich radnych i niezmiernie mi się cieszę, że pan komendant dostrzega naszych strażaków. Tak, musicie współpracować, współdziałać, bo tylko wspólne działanie przynosi jakieś efekty. Także za tą współpracę, za zrozumienie, za docenienie naszych strażaków też panu, na ręce pana komendanta składamy podziękowania i za tą współpracę. Nie wiem, czego się życzy policjantom sukcesów. Spokoju. Dobrze, moi państwo, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła i zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa przedstawioną przez pana nadkomisarza Witolda Podlaszczaka na terenie gminy Rymanów.
i kontynuujemy nasze obrady. Drodzy Państwo, jesteśmy w punkcie 7. Rozpatrzenie projektów oraz przyjęcie projektów uchwał. Ja na początku pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej, na którym wszystkie uchwały były omawiane i uzyskały pozytywną opinię poszczególnych komisji. Więc przystępujemy do pierwszego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. Proszę bardzo pana burmistrza o przedstawienie projektu i uzasadnienia. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na realizację w 2023 roku zadania obejmującego budowę chodnika w miejscowości Rymanów-Zdrój przy ulicy Zdrojowej na wysokości basenu. W związku z tym, że Zarząd Województwa Podkarpackiego pozytywnie zaopiniował do realizacji w tym roku zadanie, przeznaczając na to kwotę taką jak na każdą gminę 200 tysięcy złotych, warunkiem koniecznym do jego realizacji jest udział samorządu gminnego w formie udzielenia pomocy finansowej na pozostałą wartość zadania. Wartość zadania zostanie ustalona w toku postępowania przetargowego prowadzonego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z kosztorysu inwestorskiego wynika, że to będzie kwota około 500 tysięcy złotych, w związku z tym te 300 tysięcy po naszej stronie. To jest ten chodnik, już mówiłem na komisjach, który trzeba wybudować, żeby można było zrobić przejście na stronę basenu kąpielowego, czyli ono musi być oddalone od zakrętu tam na wysokości bistra i takiej długości chodnik musi być zrobiony po drugiej stronie, żeby można było zrobić tam przejście dla pieszych. W innym miejscu tego przejścia i przy innych warunkach nie ma możliwości. W związku z tym przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. Pomijam podstawę prawną, Rada Miejska w Rymanowie uchwała następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Udziela się pomocy finansowej w 2023 roku województwu podkarpackiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego o nazwie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Dalejowa polegająca na budowie chodnika miejscowości Rymanów-Zdrój w wysokości nieprzekraczającej kwoty 300 tysięcy. Ustęp 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej z województwem podkarpackim. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi i przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i poproszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów. Proszę bardzo, panią skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów. Uchwala się, co następuje. W związku z zarządzeniami oraz uchwałami, które zostały podjęte w miesiącu lutym i marcu, dokonuje się następujących zmian. Zwiększa się dochody roku 2023 o kwotę 1 677 634 zł. Zwiększa się wydatki roku 2023 o kwotę 3 809 711 zł 76 groszy oraz zwiększa się przychody budżetu roku 2023 o kwotę 2 132 077 zł 76 groszy. Określa się wieloletnią prognozę finansową gminy Rymanów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2033 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Nie widzę pytań, więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rymanów? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie
I poproszę również panią skarbnik o kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Proszę bardzo, panią skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. I tak dokonano następujących zmian w planach dochodów. W dziale 750 administracja publiczna przesuwamy dochody pomiędzy rozdziałami w kwocie 2500 zł. W dziale 758 różne rozliczenia zwiększono dochody na części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 940 977 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie wprowadzono dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację boiska piłkarskiego Orlik 2012 przy szkole w Rymanowie kwotę 450 tysięcy. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków elektrycznych i wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, włącznie w kwocie 58 170 zł. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w związku z podwyżką stawek za internet zwiększono dochody z tego tytułu o kwotę 25 tysięcy. W dziale 855 rodzina w związku z podwyżką stawek opłat za żłobek zwiększono dochody z tego tytułu o kwotę 41 tysięcy. Zwiększono łącznie dochody o kwotę 1 515 147 zł. Dokonano następujących zmian w planach wydatków. W dziale 600 transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 300 tysięcy oraz przesunięto środki Ładu Polskiego pomiędzy rozdziałami w kwocie 203 826,48 groszy. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem Funduszu Sowieckiego Wsi Królik Polski na remont dróg gminnych w kwocie 10 871 zł. W dziale 710 działalność usługowa wprowadzono środki na zakup wózka hydraulicznego dla załadunku i ładunku ciał z komory chłodniczej do kaplicy cmentarnej w kwocie 15 tysięcy. W dziale 720 informatyka wprowadzono środki w kwocie 1855 zł na zwrot dofinansowania za ubezpieczenie sprzętu w ramach programu komputery dla dzieci z rodzin PGR-owskich. W dziale 750 administracja publiczna zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie urzędu gminy oraz na remont budynków w kwocie 136 645 zł oraz na utrzymanie ZAS-u kwota 42 775 zł. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki zgodnie z wnioskiem Funduszu Sołeckiego Wsi Królik Polski na zakup materiału na remont remizy kwota 10 tysięcy oraz wprowadzono środki na remont remizy w Biance 10 tysięcy i w Milczy 18 tysięcy. W dziale 801 oświata, 854 edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 rodzina zwiększono wydatki bieżące z subwencji ogólnej subwencji oświatowej w kwocie 899 202 zł, tak, na utrzymanie dzieci z Ukrainy ze środków z roku 2022 w kwocie 25 731 zł 52 grosze oraz prowadzono wydatki majątkowe w kwocie 1 334 000, w tym na wymianę kotła CO w Rymanowie 150, w Klinkówce 100 000, na modernizację boiska piłkarskiego Orlik przy ZSP w Rymanowie 1 058 000 oraz 26 000 na dokumentację projektową na lekką halę sportową przykrycie części Orlika w Rymanowie. W dziale 852 pomoc społeczna przesunięto środki pomiędzy rozdziałami w kwocie 10 000. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono środki na dodatki energetyczne w kwocie 8 670 zł, na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 50 000 oraz wprowadzono środki pozostałe w roku 2022 na dodatki węglowe w kwocie 98 63 grosze oraz na dodatki do drewna w kwocie 5 247 61 groszy. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększono wydatki o kwotę 400 tysięcy, między innymi na oczyszczanie, utrzymanie zieleni, utrzymanie szalet oraz zmniejszono wydatki zgodnie z wnioskiem Funduszu Sołeckiego Wsi Króli Polski na zakup lamp solarnych o kwotę 27 041 zł. W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększono wydatki o kwotę 406 170 zł, w tym na dotację podmiotową dla GOK-u 100 000, dotację docelową dla GOK 300 000, dotację podmiotową, dotację celową dla GOK-u 100 000, na zakup kotła do budynku Sokoła kwota
100 tysięcy oraz zakup nagłośnienia zgodnie z wnioskiem Funduszu Sołeckiego Wsi Królik Polski 6 170. Do zrównoważenia budżetu wprowadzono przychody w kwocie 2 132 077 zł 76 groszy, w tym wolne środki w kwocie 2 100 000 oraz przychody JST niewykorzystane na rachunkach w roku ubiegłym 32 077 zł 76 groszy. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik. Czy są pytania? Nie widzę. Więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny, czwarty projekt uchwały. Jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu gminnemu ośrodkowi kultury w Rymanowie. Proszę bardzo, bardzo pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie nadanym uchwałą nr 12/149/19 z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, zwany dalej ośrodkiem, działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie opieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, niniejszego statutu. W paragrafie 5 dodaje się punkt 13 w brzmieniu i to jest istota tej zmiany. W punkcie 13 prowadzenie świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w ramach której realizowane będą działania edukacyjno-wychowawcze, rozwojowo-motywacyjne i rekreacyjno-poznawcze. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Rymanów. A więc, żeby Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie mógł na przykład wystartować, mógł złożyć ofertę w konkursie na organizowaną świetlicę socjoterapeutyczną, musi mieć taki zapis w swoim statucie i również w podstawie prawnej odniesienie do tych ustaw, które są, na podstawie której działalność tej świetlicy jest też prowadzona. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy jeszcze pan burmistrz chce dołożyć coś? Chyba wszystko zrozumiałe. Zresztą było szeroko omawiane na komisji przed sesją. Więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Pozwolą Państwo, że nim przedstawię treść kolejnej uchwały, krótkie wprowadzenie. W dniu 7 marca 2023 roku do Rady Miejskiej w Rymanowie wpłynął wniosek Fundacji Pasjo Nauci w sprawie poprawy działań z zakresu realizacji obowiązków gminy dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności. Komisja w swoim składzie zebrała się 4 marca, dokonała analizy wyżej wymienionego wniosku oraz zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi przez burmistrza gminy i przedstawiła uzasadnienie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, swoją rekomendację, gdyby komisja wyraziła, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią przesłanego wniosku, wysłuchaniu wyjaśnień burmistrza gminy Rymanów oraz po wnikliwej analizie uznaje, że kwestie poruszane we wniosku są w dużej mierze realizowane przez gminę Rymanów. Ogrom zadań zrealizowanych w ramach budżetu gminy Rymanów
na tym etapie i jego realizacji nie pozwala na zwiększenie puli środków w celu zintensyfikowania zadań, o których mowa we wniosku. Dotychczasowe działania w tym zakresie gmina Rymanów realizuje w sposób adekwatny do potrzeb. Zaznaczyć trzeba, że w sytuacji, gdy nastąpi potrzeba zwiększenia środków na realizację obowiązków opieki nad zwierzętami lub związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, środki te na ten cel mogą ulec zwiększeniu. I dokonując oceny zasadności wyżej wymienionego wniosku, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Wysokiej Radzie wniosek złożony przez Fundację Pasjonauci uznać za bezzasadny. I w chwili obecnej przedstawię projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Fundacji Pasjonauci. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nie uwzględnia się wnioski Fundacji Pasjonauci z dnia 7 marca 2023 roku. Paragraf 2. Odpowiedź na wniosek stanowi uzasadnienie będące załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rymanowie, którego zobowiązuje się do poinformowania składającym wniosek o sposobie jego rozpatrzenia. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I mamy kolejny, szósty projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemów ubóstwa energetycznego Podkarpacie. Żyj i oddychaj live w Podkarpacie. Proszę bardzo pana burmistrza o projekt i uzasadnienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Urząd Marszałkowski aplikuje do planowanego projektu zintegrowanego LIFE Podkarpackie pod tytułem LIFE IP Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpackie Żyj i Oddychaj. W związku z tym proponujemy podjęcie uchwały intencyjnej w zakresie uczestnictwa naszej gminy Rymanów w wyżej wymienionym projekcie. Taki wniosek został skierowany do wszystkich gmin podkarpackich i takiej uchwały intencyjnej, które do niczego nas nie, ostatecznie nie zobowiązują, no rady miejskie podejmują, żeby Urząd Marszałkowski mógł przygotować taką aplikację, no to muszą wiedzieć, ile tych gmin chciałoby w tym programie uczestniczyć. To planowana realizacja tego projektu to jest 1 stycznia 2024 do końca grudnia 2033 roku. Sam udział naszego finansowy to jest niewielki, na 6 lat w przypadku naszej gminy to jest ponad 44 tysiące złotych, dokładnie 44 tysiące 200 złotych. I to jest 5% skali całego projektu. Tak jak mówiłem na komisjach, że do niczego nas to ostatecznie nie zobowiązuje, żadnych zobowiązań finansowych nie podejmujemy, a jest to tylko jedynie uchwała intencyjna. W związku z tym przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpackie Żyj i Oddychaj live podkarpackie. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpacie, żyj i oddychaj. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenie udzielane przez gminę, udzielane przez gminne żłobki, dla których organem prowadzącym jest gmina Rymanów.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w związku ze wzrostem cen towarów i usług, wzrostem kosztów gazu, energii, proponuje się podniesienie opłaty za pobyt dziecka w gminnych żłobkach, do których organem prowadzącym jest gmina Rymanów, do 650 zł od dnia jej obowiązywania, to jest od 1 maja 2023 roku. Do tej pory była to opłata 400 zł, ona była w całości pokrywana z tego funduszu opiekuńczego. Czyli praktycznie rodzic płacił tylko za sam wsad do kotła, 14 zł dziennie, ile dziecko przebywało. No proponujemy, żeby podnieść z 400 na 650 zł. Tam są już, myśmy nie podnosili tego 1 stycznia, w niektórych samorządach zostały te opłaty podniesione od 1 stycznia tego roku. Mamy tak, 60 miejsc żłobkowych, 40 w Rymanowie, 20 w Rymanowie Zdroju Desznie. Są też i oczekujący rodzice w kolejkach na miejsce żłobkowe. Wydaje mi się, że projekt tej uchwały jest w pełni uzasadniony. Przedkładam w związku z tym projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie dzisiejszego dnia, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez gminne żłobki, dla których organem prowadzącym jest gmina Rymanów. Pomijam podstawę prawną, w Rymanowie Rada Miejska uchwala, w Rymanowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Miejskiej w Rymanowie nr 55/504/2021 z dnia 26 listopada w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez gminne żłobki, dla którego organem prowadzącym jest gmina Rymanów, zmienionej uchwałą z 21 stycznia 2022 roku, dotychczasowa treść paragrafu 2 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie. Opłata za pobyt dziecka w żłobkach w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 650 zł za miesiąc kalendarzowy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Rymanów. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 roku. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez gminne żłobki, dla których organem prowadzącym jest gmina Rymanów? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I mamy, przed nami jest 3 projekty uchwał dotyczące planów przestrzennego zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania. Szeroko były omawiane na komisji, ale proszę bardzo panie burmistrzu o wprowadzenie i najpierw... Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiana studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów, etap pierwszy, została sporządzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 26 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i obejmowała łącznie 11 obszarów, 6 w mieście Rymanowie, 4 w Rymanowie Zdroju, 1 w Sieniawie. W czasie sporządzania projektu zmiany studium odstąpiono od procedowania zmiany jednego obszaru w Rymanowie Zdroju. W załączniku graficznym do uchwały z 26 listopada w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium jest to obszar 6. Ponieważ przewidywane rozwiązania projektu zmiany w Rymanowie Zdroju dla tego obszaru nie naruszają ustaleń obowiązującego studium. Stąd od etapu opiniowania i uzgadniania projektu zmiany studium występuje pod nazwą zmiana studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów. Etap pierwszy obejmuje 10 obszarów zmiany. I na rysunku kierunków zagospodarowania obszary zmiany w mieście Rymanowie zostały określone jako tereny wskazane pod rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i one są oznaczone symbolami 1MN, 6.1MN i 27.1MN. Teren zabudowy przemysłowej, składów i magazynów i obszar lokalizacji urządzeń wytwarzających energię odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW elektrowni słonecznej oraz ze strefą ochronną oznaczony stosownym symbolem. Teren wskazany pod rozwój zabudowy przemysłowej, składów i magazynów i obszar lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW elektrowni słonecznej wraz ze strefą ochronną oznaczony też stosownym symbolem. I teren wskazany pod rozwój zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oznaczony jest też stosownym symbolem. Obszary zmiany w Rymanowie Zdroju zostały określone jako tereny wskazane pod rozwój
czyli zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, a teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczony też stosownym symbolem 5MU. Łącznie to są trzy obszary. Obszar zmiany w Sieniawie określono jako teren wskazany pod rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej i też oznaczony jest symbolem 94.1MNR. Szanowni Państwo, czyli 10 obszarów, które są przewidziane do zmiany tego studium, tak jak wskazałem, one przeszły całą procedurę uzgodnień z instytucjami i wydaje nam się, że dołożono wszelkie staranności, żeby ten projekt uchwały i później podjęta uchwała uzyskała stosowną legalizację. Przedkładam w związku z tym projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów, etap pierwszy. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi i przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów, etap pierwszy? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I proszę bardzo, panie burmistrzu, kolejny projekt uchwały, zmiana planu przestrzennego zagospodarowania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją podjętej 29 marca 2019 roku uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblik Szlachecki łamany przez 2019. Stosownie do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu poprzedzone zostało wykonaniem analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zachowania przestrzennego gminy Rymanów. W analizach tych uznano, że istnieje uzasadniona potrzeba i konieczność sporządzenia planu, ponieważ Wróblik Szlachecki nie posiada miejscowego planu, a jego opracowanie umożliwi racjonalne wykorzystanie terenów i będzie sprzyjało uporządkowanemu rozwojowi miejscowości. Przewidywane ustalenia planu będą zgodne z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie będą naruszać ustaleń studium dla gminy Rymanów. Przy sporządzeniu projektu miejscowego planu w granicach określonych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia tego planu nie wszystkie jego przewidywane ustalenia okazały się być zgodne ze studium, stąd skorygowano ten zakres projektu planu i nazwano go miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblik Szlachecki łamany przez 2019, etap pierwszy. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblik Szlachecki łamany przez 2019, etap pierwszy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przedstawiony do opiniowania i uzgodnienia właściwym instytucjom w marcu i wrześniu 2021 roku, uzyskując ostatecznie pozytywne opinie uzgodnienia właściwych organów i instytucji. W listopadzie 2021 roku rozpoczęto procedurę uzyskiwania zgód ministra rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas trzecich objętych niniejszym planem, która to zakończyła się ostateczną decyzją w październiku 2022 roku. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblik Szlachecki łamany przez 2019, etap pierwszy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w miesiącu listopad, grudzień ubiegłego roku został wyłożony do publicznego wglądu, w ramach którego odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. Do projektu planu w czasie wyłożenia i w terminie określonym do składania uwag nie wpłynęła żadna uwaga. W granicach obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblik Szlachecki łamany przez 2019 etap pierwszy o powierzchni około 135 hektarów wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych, teren zabudowy produkcyjno-usługowej, teren cmentarza, teren zieleni nieurządzonej, tereny rolnicze, teren wód powierzchniowych, tereny komunikacji, kolejowy, teren infrastruktury technicznej, gazownictwo oraz dookreślono wyznaczony w planie teren kolejowy jako teren zamknięty stosownie do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedkładam w związku z tym projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblik Szlachecki łamany przez 2019, etap pierwszy. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Mam pytanie, czy takie samo będzie uzasadnienie do
kolejnego projektu uchwały w Rubli Królewskiej. Dobrze. Więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rubli Szlachecki 2019, etap pierwszy? Jeszcze gdzieś jeden głos nam krąży po sieci. O, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I panie burmistrzu, proszę drugi, czy tylko tytuł chyba uchwały. Proszę bardzo. Tak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rubli Królewskiej 2019, etap pierwszy, 1A, jest podobne. Jest to obszar, który 70 hektarów, który jest objęty tym miejscowym planem i mówię, się ustala też teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, usługowej, usług publicznych, kultury religijnego, sportu i rekreacji, czyli te wszystkie tereny, które tam są, to one są teraz objęte tym miejscowym planem i tych terenów takich jest około 70 hektarów. Przedkładam w związku z tym projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rubli Królewskiej łamany przez 2019, etap 1A wielkie. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rubli Królewskiej 2019, etap 1A? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I już 11 projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom w dzierżawę działek gminnych. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. To jest przedłużenie dzierżaw dotychczasowym dzierżawcom, którzy zwrócili się z wnioskami o przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych obejmujących działki położone w miejscowościach Głębokie, Rymanów oraz Rymanów Zdrój. I te nieruchomości są dzierżawione od wielu lat i są przeznaczane na cele rolne, magazynowo-składowe oraz handlowe. W związku z powyższym przygotowaliśmy stosowny projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie. Dziś i przedkładam go Wysokiej Radzie. Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi gminy Rymanów zgody na zawarcie umów dzierżawy w drodze bezprzetargowej z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Rymanów obejmujących działkę numer 2682 o powierzchni 84 arów położoną w obrębie inwestycyjnym Głębokie na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolne. Kolejną działkę numer 130 o powierzchni 82 arów położoną w obrębie inwestycyjnym Głębokie na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolne. Część działki numer 410 łamane przez 2 o powierzchni 5 m2 położonej w obrębie ewidencyjnej Rymanów Zdrój na okres 2 lat przeznaczenie na prowadzenie działalności handlowej, sprzedaż artykułów spożywczych pochodzących z własnej produkcji. Kolejna to część działki numer 1468 łamane przez 5 o powierzchni 30 m2 położoną w obrębie ewidencyjnej Rymanów na okres 2 lat przeznaczenie na działalność handlową w tymczasowym pawilonie. Część działki numer 70 łamane przez 1 o powierzchni 16 m2 położono w obrębie ewidencyjnej Rymanów Zdrój na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele magazynowo-składowe. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Rymanów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. I przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom w dzierżawę działek gminnych? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I ostatni, 12 projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, stosownie do
tych wyjaśnień i deklaracji, które padły podczas ostatniej sesji, Wysoka Rada podjęła uchwałę o tym, że uchyla się uchwałę o utworzeniu Funduszu Sołeckiego i dodatkowo jeszcze był zapis, że ten fundusz nie będzie funkcjonował tylko jeden rok w 2024 roku. Żeby tak się stało, zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, to tamta uchwała zostaje, czyli ten Fundusz Sołecki jest utworzony i będzie funkcjonował dalej, a podejmujemy tylko w zapisie propozycję, że na 2024 rok wstrzymujemy. I potem już nie trzeba będzie żadnej uchwał podejmować, automatycznie w 2025 roku wraca Fundusz Sołecki do budżetu. W związku z tym przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dzisiejszego dnia w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Rymanowie nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów na 2024 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Paragraf drugi. Uchyla się uchwałę numer 78/672/2023 Rady Miejskiej w Rymanowie z 24 lutego 2023 roku w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rymanów środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki na rok 2024. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Rymanów. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czyli czysta sytuacja taka. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy są pytania? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych? Dziękuję bardzo. Przy trzech głosach przeciwnych, wstrzymującym się dwóch głosach, 9 za, uchwała została przyjęta. Drodzy państwo, na tym punkt 7, przyjęcie i rozpatrzenie projektu uchwał został wyczerpany. Jesteśmy w punkcie 8, sprawy bieżące. Nim oddam głos kolegom radnym oraz przewodniczącym zarządów osiedli, panom sołtysom. Wprawdzie witałem, ale jeszcze raz serdecznie gorąco witam pana Artura Penara, przedstawiciela OSP, Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnej Rymanów. Chcę zabrać głos, więc druhu Arturze, prosimy bardzo. Dziękuję bardzo, ja króciutko. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, Szanowne Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Panie Zastępco Burmistrza, Szanowni Państwo, jako przedstawiciel Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie chciałbym skierować do Państwa kilka słów. Rok 2022 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie był rokiem wyjątkowym. Po wielu latach starań otrzymaliśmy nowy fabryczny samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. Dzięki przychylności i decyzji władz gminy przez Fundusz Rządowy Polski Ład nasze marzenia się spełniły. Nowy fabryczny samochód ratowniczo-gaśniczy GBA RT na podwoziu Volvo to nowy samochód spełniający wszystkie normy i najwyższe standardy bezpieczeństwa, również dla naszych samych ratowników. Samochód wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, dzięki któremu jesteśmy w stanie prowadzić samodzielne działania. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować panu przewodniczącemu rady, radnym, panu burmistrzowi oraz jego zastępcy za współpracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie i wręczyć okolicznościowe grawertony. A ja mogę zapewnić, że nasi druhowie w pełni będą wykorzystywać potencjał tego sprzętu. Nowy samochód na pewno poprawi i zwiększy bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, bardzo proszę, chcielibyśmy tutaj symboliczne grawertony wręczyć. Panie Burmistrzu, prosimy na środek. Thank you.
druhu Arturze. No, druh Artur mówił o wyjątkowy rok. Drodzy druhowie i panie prezesie, wy jesteście wyjątkowi. Wy jesteście wyjątkowi, a naszym obowiązkiem jest wspierać was, bo wy nam służycie. Jeszcze raz my wam dziękujemy za, na pewno te statuetki będą w honorowym miejscu, bo to świadczy, one świadczą o waszej służbie i pomocy, jaką wy nam niesiecie. Więc jeszcze raz wam za tą pomoc, za tą służbę dziękujemy. I teraz oddaję głos kolegom radnym. Proszę bardzo, jeżeli ktoś... Kolega Józef Kijowski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja chciałbym zgłosić poprawę drogi tak zwanej tej obwodnicy Milczy, gdzie tam ten kawałek jest niewyasfaltowany, bo powstały tam dziury i utwardzenie troszeczkę, zasypanie tych dziur. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy drogie panie przewodniczący zarządu osiedli albo panowie sołtysi, czy ktoś chce zabrać głos? Więc panie burmistrzu, można udzielić, bo na razie nikt... Aha! Kolega Czesław Szajna, przepraszam jeszcze. Nie zauważyłem kolegi Czesława. Proszę bardzo, kolego Czesławie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, radni. Już od dawna mi to po głowie chodziło, ale skoro jesteśmy, kim właściwie jesteśmy? Rada miasta i gminy, prawda? A często się pisze tylko Rada Gminy. Rada Gminy to jest tam wójt, a nie burmistrz. Ja bym prosił, żeby zawsze było to podkreślane wszędzie i tutaj w tych wszystkich uchwałach. Rada miasta i gminy Rymanów. Tak to powinno być moim zdaniem. Dziękuję. Bo prawda... Rada Miejska jest, ze względu na to, że siedzibą jest miasto i burmistrz jest, bo jest to gmina miejsko-wiejska, natomiast jest gmina, miasto Krosno jest gminą, Rymanów jest gminą, czyli jest urząd gminy, a tam, kto używa tego sformułowania miasta i gminy, to jest niezgodne z ustawą. No to wasz pierwszy prawnik, pan Henryk Drozdowicz, był doskonałym prawnikiem i on wiedział, jak interpretować zapisy ustawy. I wielokrotnie było na przestrzeni tych lat sugerowane, żeby dokonać takiej zmiany, żeby u nas się nazywało to miasta i gminy, nie? Żeby to miasta i gminy. A my go używamy jako sformułowanie takie grzecznościowe, dowartościowujące, no, miasto. I... Prawidłowo, zgodnie z nomenklaturą prawną, to jest tak. Jest Rada Miejska, jest burmistrz, jest Urząd Gminy w Rymanowie, a nie Urząd Miasta w Rymanowie. Jest Urząd Gminy w Rymanowie i jest Gmina Rymanów. To jest prawidłowo, chociaż logiki w tym można się, można kwestionować to, no, ale tak, takie jest zgodnie z zapisami ustawy. I myślę, że prawnicy jest tu, jest prawników naszych tutaj dzisiaj? Nie ma. Nie. To są dwie inne czego innego dotyczy to, no i tyle. Jak mogę uzupełnić, tak w pojęciu Rady Miejskiej, to są wszystkie gminy miejsko-wiejskie. Nie używa się miejsko-wiejska, tylko Rada Miejska. Jeżeli można, to pan przewodniczący Damian Rygiel chciałby zaprosić do takiej fajnej akcji. Proszę wszystkich. Bardzo. Rado, szanowni państwo, zakład od ponad dekady takie dwie akcje organizuje w okresie wiosennym. Pierwsza to jest akcja sprzątanie takie jakby pozimowe, czyli porządki wiosenne, a druga to jest akcja zbieranie makulatury. Dlatego serdecznie zapraszam państwa na taką akcję w najbliższą środę od 29 marca na terenie bazy. Trzeba się zgłosić, mieć tylko odpowiednie obuwie. A my oczywiście damy rękawice, worki i kamizelki odblaskowe. No i kierownik, że powiem, wyznaczy określony obszar zbierania odpadów. Akcja głównie ma na celu jakby poszerzenie świadomości mieszkańcom, że po prostu wiadomo, że mieszkamy, żyjemy tutaj w pięknym, środowiskowym klimacie, także głównie pod takim kątem. Zbieramy te śmieci, jest ich coraz więcej. Także myślę, że w tym roku jakieś tam zainteresowanie będzie.
dodatkowo księża mają taką informację i w tą niedzielę ogłoszą też, że taka akcja się odbędzie najbliższą środę. Także zapraszamy serdecznie. Natomiast druga akcja, gdzie ma na celu zbiórkę makulatury, zawsze robimy ją przez szkoły. W tym roku jeden jest taki problem, że współpracowaliśmy zawsze z Nadleśnictwem Gminy Rymanów, ale w tym roku pierwszy raz nam odmówili dostarczenia sadzonek, dlatego zwróciłem się oficjalnie z pismem do dyrektora Lasów Państwowych, do Krosna. Mam nadzieję, że się przychyli, żeby takie sadzonki przekazać. Jak będę miał informację, dopiero wtedy wyznaczę termin zbiórki makulatury. Także ja dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Jeżeli chodzi o makulatury, to by był kontener na Zakładzie Gospodarki Komunalnej, czy przy szkołach? Przy szkołach organizujemy to. Natomiast każdy z mieszkańców może każdą ilość makulatury przywieźć na teren bazy zakładu, tak? I też takie drzewka otrzymają. Dobrze. Sprzątanie od której godziny? My jeździmy po szkołach, odbieramy i przewozimy w całościowy. Ja dziękuję. Zdrowe. Drzewka mają być zdrowe. Takie. Proszę bardzo, czy panowie sołtysi, panie przewodniczący zarządu w osiedli? Nie ma. Więc, drodzy państwo, na tym porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Zamykam obrady 79. sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.